Katarzyna Dowbor rozchorowała się po debiucie w pytaniu na śniadanie. Nie dała rady. Niedawno Katarzyna Dowbor miała okazję powrócić do Telewizji Polskiej, gdzie obecnie występuje jako prowadząca pytania na śniadanie. Mimo że widzowie powitali ją ciepło i wszystko wydawało się układać zgodnie z planem, dziennikarka obecnie mierzy się z chorobą. Rodzina ma nadzieję, że niedługo stanie na nogi. Katarzyna Dowbor po latach wróciła do TVP. Katarzyna Dowbor pracowała w Telewizji Polskiej od 1983 roku, jednak po 30 latach została zwolniona. Szybko znalazła pracę w Polsacie, gdzie przez długi czas prowadziła program Nasz Nowy Dom. Gdy dyrektorem programowym stacji został Edward Miszczak, ponownie musiała pożegnać się z posadą. Niedługo później doszło do licznych zwolnień w porannym formacie Pytanie na śniadanie, a usunięcie tak licznego grona prezenterów musiało wiązać się z zatrudnieniem nowych twarzy. Tak też się stało, a angaż w programie otrzymali m.in. Katarzyna Dowbor i Filip Antoniak. Katarzyna Dowbor po debiucie w Pytaniu na śniadanie. W minioną sobotę Katarzyna Dowbor w duecie z Filipem Antonowiczem zadebiutowała jako prowadząca Pytania na śniadanie. W sieci momentalnie zaroiło się od komentarzy, a widzowie nie szczędzili nowym prowadzącym komplementów. Dołączenie do jednego z najpopularniejszych programów śniadaniowych to zapewne nie lada wyznanie. Jak pokazał czas, odczuła to na własnej skórze Katarzyna Dowbor, która obecnie walczy z chorobą. Szczegóły w sprawie zdradziła jej synowa, czyli popularna aktorka Joanna Koroniewska. Katarzyna Dowbor rozchorowała się po debiucie w Pytaniu na śniadanie. Na dniach miała miejsce premiera filmu Dziewczyna Influencera, w którym zagrała synowa Katarzyny Dowbor, Joanna Koroniewska. To właśnie aktorka wyjawiła, że gospodyni Pytania na śniadanie ma problemy zdrowotne. Mama miała być tu dzisiaj z nami, ale jest po 3 odcinkach i po prostu nie dała rady. Wiem, że nie dała rady dlatego, że po prostu intensywność tej pracy jest bardzo duża. Rozchorowała się. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Mama jest tak silną kobietą. Zresztą to ona mnie nauczyła powiedzenia, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Zawsze, kiedy mam cięższy okres, myślę sobie o tym, powiedziała Koroniewska dla portalu. W dalszej części rozmowy Joanna Koroniewska wskazała, że jej teściowa jest idealnym przykładem, że wiek nie powinien mieć większego znaczenia w mediach. Mama udowadnia, że może dawać to, czego nie mają wszystkie młodsze prezenterki. Na zachodzie to jest normalne. W Polsce jeszcze nie i fajnie jest, że moja mama może być znowu ikoną, skwitowała.